Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa prezentują książkę pod redakcją profesora Andrzeja Buko, Dariusza Krasodemskiego oraz profesora Wojciecha Szymańskiego. Dawne osiadnictwo Podlasia. W świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996-2000 na trasie gazociągu jamalskiego. Chciałem Państwa zachęcić serdecznie do zapoznania się z tą pozycją, która przedstawia wyniki badań archeologicznych na trasie gazociągu jamalskiego. Jest to trasa, czy była to trasa licząca 85 km gdzieś od granicy z Białorusią aż po ziemię łomżyńską. I to, co znajdziemy w tej publikacji, to jest cały potencjał osadniczy od odległych pradziejów aż po okres nowożytny. Są tam rzeczy niezwykłe, dlatego że po raz pierwszy udało się na tak wielkim odcinku badań odtworzyć, czy też zrekonstruować procesy osadnicze w długiej perspektywie czasowej, ale również odsłonić nieznane dotąd elementy zabudowy. Tutaj tytułem przykładu mogę powiedzieć, że po raz pierwszy chyba odsłoniliśmy wieś z okresu wczesno-nowożytnego, z XVI wieku, gdzie poznajemy nie tylko budynki, nie tylko ich układ przestrzenny, ale liczne elementy kultury materialnej, a zatem do dokumentów, którymi dysponują historycy, dodajemy również całą naszą wiedzę o tej zaginionej wsi, która dzisiaj już w tym miejscu nie istnieje. Znajdą Państwo tutaj bogaty materiał źródłowy, piękne ilustracje i wiele, wiele nowych, nieznanych dotąd źródeł do poznania tak interesującej części tego regionu. Książka opublikowana została w wolnym dostępie w serwisie rcin.org.pl.